Bolesław Prus, Faraon, rozdział 9, tom 3. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Natter. Bolesław Prus, Faraon, rozdział 9, tom 3. Opuściwszy Abydos, Ramzes XIII popłynął wciąż w górę rzeki do miasta Tantaren, Dendera i Kone, które leżały prawie naprzeciw siebie, jedno na wschodnim, drugie na zachodnim brzegu Nilu. W Tantaren były dwa miejsca znakomite, sadzawka, w której hodowano krokodyle, i świątynia Hator, posiadająca wyższą szkołę. Tu uczono medycyny, pieśni pobożnych, sposobów odprawiania nabożeństw, wreszcie astronomii. Faraon był tu i tam. Zirytował się, gdy mu kazano palić kadzidła przed świętymi krokodylami, które uważał za gady śmierdzące i głupie. A gdy jeden z nich, w czasie ofiary, zanadto wysunąwszy się, chwycił pana zębami za szatę, Ramzes tak trzasnął go w łeb brązową łyżką, że gad na chwilę zamknął oczy i rozstawił łapy. Potem cofnął się i wlazł w wodę, jakby zrozumiawszy, że młody władca, nawet ze strony bogów, nie lubi poufałości. — A może popełniłem świętokradztwo? — zapytał arcykapłana. Dostojnik spojrzał spod oka, czy kto nie podsłuchuje, i rzekł: — Gdybym wiedział, że wasza świątobliwość taką zrobisz mu ofiarę, podałbym wam maczugę, a nie kadzielnicę. Ten krokodyl to najnieznośniejsze bydle w całej świątyni. Raz porwał dziecko. — I zjadł? — Rodzice byli kontenci — rzekł kapłan. — Powiedz mi — spytał po namyśle Faraon — jakim sposobem wy, ludzie mądrzy, możecie składać luchołdy zwierzętom, które w dodatku, gdy nie ma widzów, okładacie kijami? Arcykapłan jeszcze raz obejrzał się, a widząc, że w bliskości nie ma nikogo, odpowiedział: Przecie chyba ty, władco, nie posądzasz wyznawców jedynego Boga o wiarę w świętość zwierząt. To, co się robi, robi się dla ludu. Byk Apis, którego niby czczą kapłani, jest najpiękniejszym bykiem w całym Egipcie i utrzymuje naszą rasę bydła. Ibisy i bociany oczyszczają spadlinę nasze pola. Dzięki kotom myszy nie niszczą nam zapasów zboża, a dzięki krokodylom mamy dobrą wodę w Nilu, którą bez ich pomocy trulibyśmy się. Tymczasem lekkomyślne i ciemne pospólstwo nie rozumie pożytku z tych zwierząt i wytępiłoby je w ciągu roku, gdybyśmy nie zabezpieczyli ich bytu ceremoniami religijnymi. Oto sekret naszych świątyń, przeznaczonych dla zwierząt, i naszego nabożeństwa dla nich. Okadzamy to, co lud powinien szanować, bo ma z tego pożytek. W świątyni Hator Faraon prędko przebiegł dziedzińce szkoły medycznej i bez wielkiego zapału wysłuchał wróżb, które stawiali mu astrologowie. Gdy zaś arcykapłan astronom pokazał mu złotą tablicę, na której była wyryta mapa nieba, pan zapytał: Jak też często sprawdzają się wasze przepowiednie, które odczytujecie w gwiazdach? Czasami sprawdzają się. A gdybyście wróżyli ludziom z drzew, kamieni albo biegu wody, to także sprawdzałoby się? Arcykapłan zakłopotał się. Wasza świątobliwość, nie chciej uważać nas za oszustów. Przepowiadamy ludziom przyszłość, bo ona ich obchodzi i, co prawda, tyle rozumieją z astronomii. A wy co rozumiecie? Znamy, mówił kapłan, budowę sklepienia niebieskiego i ruchy gwiazd. Cóż z tego przyjdzie komu? Niemałe usługi oddaliśmy Egiptowi. My wskazujemy główne kierunki, według których wznoszą się budowle i kopią kanały. Bez pomocy naszej nauki okręty pływające po morzu nie mogłyby oddalać się od brzegów. My wreszcie układamy kalendarz i obrachowujemy przyszłe zjawiska na niebie. Od i teraz niedługo będziemy mieli zaćmienie. Ale Ramzes już go nie słuchał, odwrócił się i wyszedł. Jak można, myślał Faraon, budować świątynię dla tak dziecinnej zabawki i jeszcze rezultaty jej ryć na złotych tablicach? Święci mężowie już nie wiedzą, czego się chwycić z próżniactwa. Krótko zabawiwszy w Tantaren, władca przeprawił się na drugą stronę Nilu do miasta Kanech. Tam nie było sławnych świątyń, okadzanych krokodylów i złotych tablic z gwiazdami, natomiast kwitnęło garncarstwo i handel. Stamtąd szły dwa trakty do portów Morza Czerwonego, Koser i Berenice, tudzież gościniec do Gór Porfirowych, skąd przywożono posągi i wielkie bryły budulca. Kanech roiło się też Fenicjanami, którzy z ogromnym zapałem przyjęli władcę i ofiarowali mu rozmaitych kosztowności za 10 talentów. Mimo to Faraon ledwie jeden dzień zabawił w Kanech. Dano mu bowiem z Tebów znać, że czcigodna mumia Ramzesa XII już znajduje się w pałacu Luksor i czeka na pogrzeb.
owej epoce Teby były miastem ogromnym i zajmowały około 12 kilometrów kwadratowych powierzchni. Posiadały one największą w Egipcie świątynię Amona, tudzież mnóstwo gmachów publicznych i prywatnych. Główne ulice były szerokie, proste i wyłożone kamiennymi płytami, brzegi Nilu obulwarowane, domy cztero- i pięciopiętrowe. Ponieważ każda świątynia i pałac miała ogromną bramę z pylonami, nazywano więc Teby miastem stubramowym. Właściwie były one miastem z jednej strony bardzo przemysłowym i handlowym, z drugiej jakby progiem do wieczności, albowiem na zachodnim brzegu Nilu, w górach i między górami, znajdowała się niezliczona ilość grobów kapłańskich, magnackich i królewskich. Wspaniałość swą Teby zawdzięczały dwóm faraonom, Amenofisowi III, czyli Memnonowi, który zastał miasto gliniane, a zostawił kamienne, i Ramzesowi II, który wykończył i uzupełnił gmachy rozpoczęte przez Amenofisa. Na wschodnim brzegu Nilu, w stronie południowej miasta, była cała dzielnica ogromnych budowli królewskich, pałaców, willi, świątyń, na których gruzach dziś wznosi się miasteczko Luksor. W tej dzielnicy zwłoki faraona oczekiwały na ostateczne ceremonie. Gdy przyjechał Ramzes XIII, całe Teby wyległy na powitanie go. W domach pozostali tylko starcy i kalecy, a w zaułkach złodzieje. Tu po raz pierwszy lud wyprzągł konie z królewskiego wozu i sam go ciągnął. Tu również po raz pierwszy faraon usłyszał krzyki i złorzeczenia przeciw kapłanom, co go ucieszyło, tudzież wołania, aby każdy siódmy dzień był świętem, co zastanowiło władcę. Pragnął on dać taki podarunek pracującemu Egiptowi, ale nie myślał, że jego zamiary stały się już głośnymi i naród oczekuje ich spełnienia. Milowa podróż ciągnęła się parę godzin wśród zbitych tłumów. Wóz królewski bardzo często zatrzymywał się między ciżbą i nie prędzej ruszał, aż gwardii jego świątobliwości udało się podnieść tych, którzy leżeli plackiem na ziemi. Dobiwszy się wreszcie do pałacowych ogrodów, gdzie zajął jedną z mniejszych willi, faraon był tak zmęczony, że tego dnia nie zajmował się interesami państwa, zaś na drugi dzień spalił kadzidła przed mumią ojca, która stała w królewskim gmachu głównym, i powiedział Herhorowi, że można zwłoki przeprowadzić do grobów. Nie odbyło się to jednak natychmiast. Z pałacu przewieziono zmarłego do świątyni Ramzesa, gdzie dobę odpoczywał. Następnie z ogromnym przepychem wyprowadzono mumię do świątyni Amona-Ra. Szczegóły obrzędu pogrzebowego były takie same jak w Memphis, choć w nierównie większych proporcjach. Pałace królewskie, które na prawym brzegu Nilu leżały w stronie południowej miasta, ze świątynią Amona-Ra, która znajdowała się w północnej jego części, łączyła jedyna w swoim rodzaju droga. Była to aleja długa na 2 kilometry, bardzo szeroka, wysadzona nie tylko ogromnymi drzewami, ale jeszcze podwójnym rzędem sfinksów. Jedne z nich miały przy lwich ciałach głowy ludzkie, inne głowy baranie. Posągów tych wzdłuż drogi stało kilkaset. Po obu stronach alei cisnęły się nieprzebrane tłumy ludu step i okolic. Środkiem zaś gościńca posuwał się orszak pogrzebowy. Więc szły muzyki rozmaitych pułków, oddziały płaczek, chóry śpiewaków, wszystkie cechy rzemieślnicze i kupieckie, deputacje kilkudziesięciu nomesów ze swoimi bogami i chorągwiami, deputacje z kilkunastu narodów utrzymujących stosunki z Egiptem i znowu muzyka, płaczki i chóry kapłańskie. I tym razem mumia królewska jechała w złotej łodzi, ale nierównie kosztowniejszej niż w Memphis. Wóz, który ją dźwigał, zaprzężony w 8 par białych wołów, miał ze 2 piętra wysokości i prawie znikał pod stosami wieńców, bukietów, strusich piór i drogocennych tkanin. Otaczały go gęste kłęby dymu z kadzideł, co robiło wrażenie, iż Ramzes XII ukazuje się swemu narodowi już jako Bóg w obłokach. Z pylonów wszystkich świątyń tebańskich odzywały się głosy, podobne do grzmotu, tudzież potężne, arzewne dźwięki blach spiżowych. Pomimo że aleja sfinksów była wolna i szeroka, mimo że pochód odbywał się pod kierunkiem egipskich generałów, a więc w największym porządku, niemniej na przejście owych 2 kilometrów oddzielających pałace od gmachów Amona, orszak zużył 3 godziny. Dopiero gdy mumię Ramzesa XII wniesiono do świątyni, z pałacu, na złotym wozie ciągnionym przez parę dzielnych koni, wyjechał Ramzes XIII. Lud stojący wzdłuż alei, który w czasie procesji zachowywał się spokojnie,
Na widok ukochanego władcy wybuchnął tak ogromnym okrzykiem, że w nim rozpłynęły się grzmoty i dźwięki ze szczytów świątyni. Była chwila, że uniesione zapałem pospólstwo chciało wybiec na środek alei i otoczyć pana, ale Ramzes jednym znakiem ręki powstrzymał żyjącą powódź i zapobiegł świętokradztwu. W ciągu kilkunastu minut faraon przejechał gościniec i stanął przed olbrzymimi pylonami najwspanialszej świątyni w Egipcie. Jak Luksor był całą dzielnicą pałaców królewskich w południowej, tak Karnak był dzielnicą bogów w północnej części miasta. Głównym zaś ogniskiem Karnaku była świątynia Amon-Ra. Sam ten gmach zajmował cztery morgi powierzchni, a otaczające go ogrody i stawy około 40 morgów. Przed świątynią stały dwa pylony, wysokie na 10 piątr. Podwórze, otoczone wspartym na kolumnach korytarzem, zajmowało blisko dwa morgi, zaś sala kolumnowa, w której gromadziły się stany uprzywilejowane, miała morgę rozległości. Nie był to już gmach, ale okolica. Owa sala, czyli hipostyl, miała przeszło 150 kroków długości i 175 szerokości, jej zaś sufit opierał się na 134 kolumnach. Z pomiędzy nich 12 środkowych słupów miało po 15 kroków obwodu i 5 do 6 piątr wysokości. Posągi rozmieszczone w świątyni, obok pylonów i nad świętym stawem miały odpowiednie proporcje. W olbrzymiej bramie czekał na faraona dostojny Herhor, arcykapłan tej świątyni. Otoczony całym sztabem kapłanów, Herhor powitał władcę prawie dumnie, a paląc przed nim kadzidło, nie patrzył na niego. Potem, przez dziedziniec, zaprowadził faraona do hipostylu i wydał rozkaz wpuszczenia deputacji w obręb świątyniowego muru. Na środku hipostylu stała łódź z mumią zmarłego władcy, a po obu jej stronach, naprzeciw siebie, dwa jednakowo wysokie trony. Na jednym zasiadł Ramzes XIII, otoczony przez generałów i nomarchów, na drugim Herhor, otoczony przez kapłanów. Po czym arcykapłan Mefres podał Herhorowi infułę Amenhotepa, a młody faraon po raz drugi na głowie Herhora zobaczył złotego węża, symbol władzy królewskiej. Ramzes pobladł z gniewu i pomyślał: obym nie potrzebował zdjąć ci ureusza razem z twoją głową. Ale milczał, wiedząc, że w tej największej świątyni egipskiej Herhor jest panem równym bogom i mocarzem bodaj czy nie wyższym od samego faraona. Przez ten czas, gdy lud napełniał dziedziniec, a za purpurową zasłoną oddzielającą od śmiertelnych resztę świątyni odezwały się arfy i ciche śpiewy, Ramzes przypatrywał się sali. Cały las potężnych kolumn, od góry do dołu, okrytych malowidłami, tajemnicze oświetlenie, sufit zawieszony gdzieś pod niebem, przytłaczające wywarło na nim wrażenie. Cóż to znaczy, myślał, wygrać bitwę nad sodowymi jeziorami. Zbudować taki gmach, to jest dzieło. A przecież oni go wznieśli. W tej chwili odczuł potęgę kapłańskiego stanu. Czyliż on, jego wojsko, a nawet cały lud potrafiłby obalić tę świątynię? A jeżeli trudno poradzić sobie z gmachem, czy będzie łatwiej uporać się z jego budowniczymi? Z przykrych medytacji wyrwał go głos arcykapłana Mefresa. Wasza świątobliwość, mówił starzec, ty, najdostojniejszy powierniku bogów, tu ukłonił się Herhorowi, wy, nomarchowie, pisarze, rycerze i ludu pospolity, najdostojniejszy arcykapłan tej świątyni, Herhor, wezwał was, abyśmy starym obyczajem osądzili ziemskie postępki zmarłego faraona i odmówili mu, bądź przyznali prawo pogrzebu. Gniew uderzył do głowy faraonowi. Nie dość, że jego lekceważą w tym miejscu, ale jeszcze śmią rozprawiać o czynach ojca, decydować o pogrzebie. Ale uspokoił się. Była to tylko formalność. Tak wreszcie stara jak egipskie dynastie. Nie chodziło w niej naprawdę o sąd, ale o pochwałę dla zmarłego. Na znak dany przez Herhora arcykapłani zasiedli na taboretach, ale nomarchowie ani generałowie otaczający tron Ramzesa nie usiedli, dla nich bowiem nie było krzeseł. Faraon zapamiętał i tę zniewagę, ale już tak panował nad sobą, że nie można było poznać, czy dostrzegł lekceważenie swoich bliskich. Tymczasem święty Mefres zastanawiał się nad życiem zmarłego pana. Ramzes XIII, mówił, nie popełnił żadnego z 42 grzechów, a więc sąd bogów wyda dla niego wyrok łaskawy, a że nadto mumia królewska dzięki wyjątkowej troskliwości kapłanów jest zaopatrzona we wszystkie amulety, modlitwy, przepisy i zaklęcia, zatem nie ulega kwestii, że zmarły faraon jest już w mieszkaniu bogów, zasiada obok Ozyrysa
i jest sam Ozyrysem. Boska natura Ramzesa XII objawiła się już w ziemskim życiu. Panował przeszło 30 lat, dał narodowi głęboki spokój i wybudował lub dokończył wiele świątyń. Prócz tego sam był arcykapłanem i najpobożniejszych kapłanów prześcigał pobożnością. W jego panowaniu pierwsze miejsce zajmowała cześć bogów i podźwignięcie świętego stanu kapłańskiego, za co też kochały go moce niebieskie, a jeden z tebańskich bożków, Honsu, na prośbę faraona raczył udać się do kraju Buchten i tam wypędził złego ducha z córki królewskiej. Mefres odpoczął i znowu mówił dalej. Gdy dowiodłem wam, dostojnicy, że Ramzes XII był bogiem, zapytacie, w jakim celu ta wyższa istota zstąpiła na ziemię egipską i kilkadziesiąt lat spędziła na niej. Oto w tym celu, ażeby poprawić świat, który jest bardzo zepsuty skutkiem upadku wiary. Kto bowiem dziś zajmuje się pobożnością? Kto myśli o spełnianiu woli bogów? Na dalekiej północy widzimy duży naród asyryjski, który wierzy tylko w siłę miecza, a zamiast mądrością i nabożeństwem zajmuje się podbijaniem ludów. Bliżej nas siedzą Fenicjanie, dla których bogiem jest złoto, a nabożeństwem oszukiwanie i lichwa. Inne wreszcie ludy, jak Chetowie na wschodzie, Libijczycy na zachodzie, Etiopowie na południu i Grecy na Morzu Śródziemnym, są to barbarzyńcy i rabusie. Zamiast pracować, kradną, a zamiast ćwiczyć się w mądrości, piją, grają w kości albo wysypiają się jak strudzone bydlęta. Na świecie jest jeden tylko naród prawdziwie pobożny i mądry, egipski, lecz zobaczcie, co się i tutaj dzieje. Skutkiem napływu cudzoziemców, pozbawionych wiary, religia u nas upadła. Szlachta i dostojnicy przy kubkach wina drwią z bogów i wiecznego życia, a lud obrzuca błotem święte posągi i nie składa ofiar świątyniom. Miejsce pobożności zajął zbytek, mądrości, rozpusta. Każdy chce nosić ogromne peruki, namaszczać się osobliwymi woniami, posiadać tkane złotem koszule i fartuszki, stroić się w łańcuchy i bransolety wysadzane drogimi kamieniami. Placek pszenny już mu nie wystarcza, on chce ciastka z mlekiem i miodem. Piwem myje nogi, zaś pragnienie gasi zagranicznymi winami. Skutkiem tego cała szlachta jest zadłużona, lud bity i przeciążony pracą, tu i ówdzie wybuchają bunty. Co mówię tu i ówdzie, od pewnego czasu, jak długi i szeroki Egipt, dzięki tajemniczym burzycielom słyszymy okrzyk: dajcie nam co 6 dni odpoczynek, nie bijcie nas bez sądu, darujcie nam po zagonie ziemi na własność. Jest to zapowiedź ruiny naszego państwa, przeciw której trzeba znaleźć ratunek. Ratunek zaś jest tylko w religii, która uczy nas, że lud powinien pracować, mężowie święci, jako znający wolę bogów, powinni mu wskazywać pracę, a faraon i jego dostojnicy powinni czuwać, ażeby praca była rzetelnie spełniana. Tego nas uczy religia. Według tych zasad rządził państwem równy bogom Ozyrys, Ramzes XII. My zaś, arcykapłani, uznając jego pobożność, ten napis wyryjemy mu na grobie i w świątyniach. Horus Wół, Apis silny, który połączył korony królestwa, krogulec złoty rządzący szablą, zwycięzca 9 narodów, król wyższego i niższego Egiptu, władca 2 światów, syn słońca. Amen Mer Ramesu, ukochany przez Amon-Ra, pan i władca Tebaidy, syn Amon-Ra, przybrany za syna przez Horusa, a spłodzony przez Hormacha, król Egiptu, władca Fenicji, panujący nad 9 narodami. Przypis autora, nagrobek autentyczny. Koniec przypisu. Gdy wniosek ten zebrani zatwierdzili okrzykiem, wybiegły spoza zasłony tancerki i wykonały przed sarkofagiem święty taniec, a kapłani zapalili kadzidła. Po czym zdjęto mumię z łodzi i wniesiono do sanktuarium Amona, dokąd Ramzes XIII już nie miał prawa wchodzić. Niebawem nabożeństwo skończyło się i zebrani opuścili świątynię. Wracając do pałacu Luksor, młody faraon był tak pogrążony w myślach, że prawie nie dostrzegał niezmiernego tłumu i nie słyszał jego okrzyków. Nie mogę oszukiwać własnego serca, mówił do siebie Ramzes. Arcykapłani lekceważą mnie, co nie spotkało dotychczas żadnego faraona. Ba, nawet wskazują mi, w jaki sposób mogę odzyskać ich łaskę. Oni chcą rządzić państwem, a ja mam pilnować, ażeby wykonywano ich rozkazy. Otóż będzie inaczej. Ja rozkazuję, a wy musicie spełniać. I albo zginę, albo na waszych karkach oprę moją królewską nogę. Przez 2 dni czcigodna mumia Ramzesa XII przebywała w świątyni Amona-Re. W
miejscu tak boskim, że z wyjątkiem Herhora i Mefresa nawet arcykapłani wchodzić tam nie mogli. Przed zmarłym świeciła się tylko jedna lampa, której płomień, podniecany cudownym sposobem, nigdy nie gasnął. Nad zmarłym unosił się symbol duszy, krogulec z ludzką głową. Czy to była machina, czy naprawdę żywa istota, nikt nie wiedział. To pewne, że kapłani, którzy mieli odwagę spojrzeć ukradkiem za zasłonę, widzieli, że istota owa wisiała w powietrzu bez podparcia, poruszając przytem ustami i oczyma. Nastąpił dalszy ciąg pogrzebu i łódź złota powiozła zmarłego już na drugą stronę Nilu. Pierwej jednak, otoczona ogromnym orszakiem kapłanów, płaczek, wojska i ludu, wśród kadzideł, muzyki, płaczu i śpiewu przejechała główną ulicą Tebów. Była to chyba najpiękniejsza ulica w egipskim państwie. Szeroka, gładka, wysadzona drzewami. Cztero, a nawet pięciopiętrowe domy jej od góry do dołu były wyłożone mozaiką lub pokryte kolorowanymi płaskorzeźbami, co wyglądało tak, jak gdyby na owych budowlach zawieszono olbrzymie barwne dywany lub zasłonięte je kolosalnymi obrazami, które przedstawiały pracę, kupców, rzemieślników, żeglarzy, tudzież dalekie kraje i ludy. Słowem, była to nie ulica, ale raczej niezmierzona galeria obrazów, barbarzyńskich pod względem rysunków, jaskrawych pod względem kolorów. Orszak pogrzebowy posuwał się około 2 kilometrów z północy na południe. Mniej więcej we środku miasta zatrzymał się, a potem skręcił na zachód ku Nilowi. W tym miejscu wśród rzeki znajdowała się duża wyspa, do której prowadził most zbudowany na czółnach. A żeby uniknąć wypadku, generałowie komenderujący procesją jeszcze raz uszykowali orszak, ustawili po 4 ludzi w szeregu i nakazali im posuwać się bardzo wolno, unikając rytmicznych stąpań. W tym celu muzyki, idące na czele gromady, grały pieśni, każdą w innym takcie. Po paru godzinach procesja przeszła pierwszy most, potem wyspę, potem drugi most i znalazła się na lewym, zachodnim brzegu Nilu. Jeżeli wschodnią połowę Tebów można nazwać miastem bogów i królów, to zachodnia była dzielnicą pamiątkowych świątyń i grobów. Orszak posuwał się od Nilu w stronę gór, drogą środkową. Na południe od tej drogi stała na wzgórzu świątynia upamiętniająca zwycięstwa Ramzesa III, której ściany były pokryte wizerunkami ludów podbitych – Chetów, Amorejczyków, Filistynów, Etiopów, Arabów, Libijczyków. Trochę poniżej wznosiły się 2 kolosalne posągi Amenhotepa II, których wysokość, mimo siedzącej postawy, odpowiada 5 piętrom. Jedna z tych statui odznaczała się cudowną własnością. Gdy padły promienie wschodzącego słońca, posąg wydawał dźwięki niby arfa, której struny zrywają. Jeszcze bliżej drogi, wciąż na lewo od niej, stało Ramesemu. Niezbyt wielka, ale piękna świątynia Ramzesa II. Jej przysionku pilnowały posągi stojące z królewskimi insygniami w rękach. Na dziedzińcu zaś wznosił się również posąg Ramzesa II, wysoki na 4 piętra. Droga szła wciąż łagodnie pod górę i coraz wyraźniej widać było bardziej spadziste wzgórza, podziurawione jak gąbka. Były to groby egipskich dostojników. Przy wejściu do nich, między stromymi skałami, leżała bardzo oryginalna świątynia królowej Hatasu. Budynek ten miał 450 kroków długości. Z dziedzińca otoczonego murem wchodziło się po schodach na dziedziniec otoczony kolumnami, pod którym była świątynia podziemna. Z dziedzińca zaś kolumnowego wchodziło się znowu po schodach do świątyni już wykutej w skale, pod którą były znowu podziemia. Tym sposobem świątynia miała 2 kondygnacje, niższą i wyższą, z których jeszcze każda dzieliła się na górną i dolną. Schody były ogromne, opatrzone zamiast poręczy 2 rzędami sfinksów. Wejścia na każde schody pilnowały po 2 siedzące posągi. Od świątyni Hatasu zaczynał się ponury wąwóz, który od grobów dygnitarzy prowadził do grobów królewskich. Zaś między 2 tymi dzielnicami znajdował się wykuty w skale grób arcykapłana Retemenofa. Komnaty i korytarze tworzące go zajmowały około 2 morgów podziemnej powierzchni. Droga w wąwozie staje się tak stromą, że wołom ciągnącym muszą pomagać ludzie i popychać łódź żałobną. Orszak posuwa się jakby po gzemsie wykutym z boku skały. Wreszcie zatrzymuje się na obszernym placu o 15 piętr nad dnem wąwozu. Tu znajdują się drzwi prowadzące do podziemnego grobu, który budował sobie faraon przez 30 lat panowania.
Grób ten to cały pałac z kolumnami dla pana, rodziny i służby, z jadalnią, sypialnią i łazienką, z kaplicami poświęconymi różnym bogom, a nareszcie ze studnią, na której dnie znajduje się mały pokoik, gdzie na wieki spocznie mumia faraona. Przy blasku jaskrawych pochodni widać ściany wszystkich komnat, pokryte modlitwami i obrazami, które odtwarzają wszystkie zajęcia i rozrywki zmarłego, polowania, budowę świątyń i kanałów, triumfalne przejazdy, uroczystości odprawione na cześć bogów, walki wojska z nieprzyjaciółmi, pracę ludu. Nie dość na tem, pokoje bowiem nie tylko są zastawione sprzętami, naczyniami, wozami i bronią, kwiatami, mięsem, ciastem i winem, ale także znajduje się w nich mnóstwo posągów. Są to liczne wizerunki Ramzesa XII, jego kapłanów, ministrów, kobiet, żołnierzy i niewolników. Pan bowiem i na tamtym świecie nie może obejść się bez kosztownych sprzętów, wykwintnego jadła i wiernej służby. Gdy wóz żałobny zatrzymał się u wejścia do grobu, kapłani wyjęli mumię królewską z sarkofagu i postawili ją na ziemi, opartą plecami o skałę. Wówczas Ramzes XIII spalił przed zwłokami ojca kadzidło, a królowa Nikotris, objąwszy mumię za szyję, poczęła mówić z płaczem: Jam jest siostra twoja, żona twoja, Nikotris, nie opuszczaj mnie, o wielki. Czy istotnie pragniesz, mój dobry ojcze, ażebym się oddaliła? A jeżeli ja odejdę, zostaniesz sam i czy ktokolwiek będzie z tobą? Przypis autora. Autentyczne. Koniec przypisu. W tej chwili arcykapłan Herhor spalił kadzidło przed mumią, a Mefres rozlał wino i rzekł: Twemu sobowtórowi ofiarowujemy to, Ozyrysie Mer-Amen-Ramzesie, władco górnego i dolnego Egiptu, którego głos jest sprawiedliwy przed wielkim Bogiem. Potem odezwały się płaczki i chóry kapłanów. Chór pierwszy. Skarżcie się, skarżcie, płaczcie, płaczcie, bez ustanku płaczcie, tak głośno, jak tylko możecie. Płaczki. O, dostojny podróżniku, który kierujesz swe kroki do ziemi wieczności, jakże prędko wydzierają nam ciebie. Chór drugi. Jakże pięknem jest, co mu się dzieje, ponieważ on bardzo kochał Honsu Step, więc Bóg pozwolił mu osiągnąć zachód w świecie pokoleń sług jego. Płaczki. O ty, którego otaczało tyle sług, będziesz teraz w ziemi, która nakazuje samotność. Ty, który miałeś cienkie szaty i lubiłeś czystą bieliznę, leżysz teraz we wczorajszej odzieży. Chór pierwszy. W pokoju na zachód, o Panie nasz, idź w pokoju. Ujrzymy cię znowu, gdy dzień wieczności nadejdzie, albowiem idziesz do kraju, który łączy z sobą wszystkich ludzi. Przypis autora. Autentyczne. Zaczęły się ostateczne ceremonie. Przyprowadzono wołu i antylopę, które powinien był zabić Ramzes XIII, ale zabił jego zastępca wobec bogów, arcykapłan Sem. Niżsi kapłani szybko oprawili zwierzęta, po czym Herhor i Mefres, wziąwszy udźce ich, kolejno przykładali je do ust mumii. Ale mumia jeść nie chciała, była bowiem jeszcze nieożywiona, a usta jej zamknięte. Aby usunąć tę przeszkodę, Mefres obmył ją świętą wodą i okadził wonnościami i jałunem, mówiąc: Oto stoi mój ojciec, oto stoi Ozyrys Mer-Amen-Ramzes. Ja jestem twoim synem, jestem Horusem, przychodzę do ciebie, aby cię oczyścić i zrobić żywym. Składam na powrót twoje kości, spajam, co było przecięte, gdyż jestem Horus, mściciel ojca mego. Zasiadasz na tronie Re, który z nut pochodzi, który rodzi Re każdego poranku, który rodzi Mer-Amen-Ramzesa codziennie, tak jak Re. Przypis autora. Autentyczne. Koniec przypisu. Mówiąc tak, arcykapłan dotykał amuletami ust, piersi, rąk i nóg mumii. Teraz znowu odezwały się chóry. Chór pierwszy. Ozyrys Mer-Amen-Ramzes będzie odtąd jadał i pijał wszystko, co jedzą i piją bogowie. Zasiada na ich miejscu, jest zdrów i silny jak oni. Chór drugi. Ma władzę we wszystkich członkach swoich. Nienawistnym mu jest, gdy będąc głodnym jeść nie może i gdy jest spragnionym, a pić nie może. Chór pierwszy. O bogowie, użyczcie Ozyrysowi Mer-Amen-Ramzesowi 1000 tysięcy kruż wina, 1000 szat, chlebów i wołów. Chór drugi.
O wy, żyjący na ziemi, którzy tędy przechodzić będziecie, jeżeli wam życie miłe, a śmierć obrzydła, jeżeli pragniecie, ażeby dostojeństwa wasze przeszły na wasze potomstwo, odmawiajcie tę modlitwę za pochowanym tu nieboszczykiem. Mefres. O wy, wielcy, wy, prorocy, wy, książęta, pisarze i faraonowie, wy, inni ludzie, którzy za milion lat po mnie przyjdziecie, gdyby kto z was na miejscu mego nazwiska położył swoje, Bóg go skaże zniszczeniem jego osoby na tej ziemi. Przypis autora, autentyczne. Koniec przypisu. Po tym zaklęciu kapłani zapalili pochodnie, wzięli mumię królewską i znowu włożyli ją do skrzyni, a ze skrzynią do kamiennego sarkofagu, który w ogólnych zarysach miał ludzką formę. Następnie, pomimo krzyku, rozpaczy i oporu płaczek, zanieśli ogromny ten ciężar do grobu. Minąwszy przy świetle pochodni kilka korytarzy i komnat, zatrzymali się w jednej, gdzie była studnia. W otwór ten spuścili sarkofag i sami weszli za nim do podziemi dolnych. Tam ustawili sarkofag w ciasnym pokoiku i szybko zamurowali otwór tak, że najwprawniejsze oko nie odkryłoby wejścia do grobu. Następnie wrócili na górę i z równą starannością zamurowali wejście do studni. Wszystko to wykonali sami kapłani, bez świadków, a wykonali tak dokładnie, że mumia Ramzesa XII po dziś dzień spoczywa w swym tajemniczym mieszkaniu, zarówno bezpieczna od złodziei, jak i od nowożytnej ciekawości. W ciągu 29 wieków wiele mogił królewskich zgwałcono, ale ta została nietkniętą. Przez ten czas, gdy jedna grupa kapłanów ukrywała zwłoki pobożnego faraona, druga grupa, oświetliwszy podziemne komnaty, zaprosiła żyjących na ucztę. Weszli do sali jadalnej Ramzes XIII, królowa Nikotris i Sem, tudzież kilkunastu cywilnych i wojskowych dostojników. Na środku komnaty stały stoły zapełnione potrawami, winem i kwiatami, a pod ścianą siedział wykuty z porfiru posąg zmarłego pana. Zdawał się on patrzeć na obecnych i z melancholijnym uśmiechem zapraszał ich, aby jedli. Uczta zaczęła się świętym tańcem, któremu towarzyszył śpiew jednej z najwyższych kapłanek. Używajcie dni szczęścia, bo życie trwa tylko jedną chwilę. Używajcie szczęścia, bo gdy wejdziecie do grobu, spoczniecie tam na wieki, na całą długość każdego dnia. Przypis autora, autentyczne. Koniec przypisu. Po kapłance wystąpił prorok i przy akompaniamencie arf mówił śpiewającym głosem: Świat jest ciągłą zmianą i ciągłym odnawianiem. Mądry to układ losu, godne podziwu postanowienie Ozyrysa, że w miarę jak ciało z ubiegłych czasów ulega zniszczeniu i ginie, zostają po niem inne ciała. Faraonowie, ci bogowie, którzy byli przed nami, spoczywają w swych piramidach. Mumie i sobowtóry ich zostały. Choć pałace, które zbudowali, nie znajdują się już na dawnych miejscach. Nie ma ich wcale. Nie rozpaczaj więc, ale oddaj się swoim żądzom i szczęściu i nie zużywaj swego serca, aż przyjdzie dla ciebie dzień, kiedy błagać będziesz, a Ozyrys, Bóg, którego serce już nie bije, nie zechce wysłuchać próśb i błagań. Żale całego świata nie wrócą szczęścia człowiekowi, który leży w mogile, używaj więc dni szczęścia i nie bądź leniwym w radości. Zaprawdę nie ma człowieka, który mógłby zabrać ze sobą dobro swoje na tamten świat. Zaprawdę nie ma człowieka, który by tam poszedł i wrócił. Przypis autora, autentyczne. Koniec przypisu. Uczta skończyła się i dostojne zebranie, jeszcze raz okadziwszy posąg zmarłego, zabrało się z powrotem do Tebów. W świątyni grobowej zostali tylko kapłani, aby regularnie składać panu ofiary, tudzież straż pilnująca grobu przeciw świętokradczym podkuszeniom złodziejów. Odtąd Ramzes XII został sam w swej tajemnej komnacie. Przez małe, a ukryte w skale okienko ledwie wdzierał się do niego mrok. Zamiast piór strusich nad panem szeleściły skrzydła ogromnych nietoperzy. Zamiast muzyki rozlegały się w nocnej porze jękliwe wycia hien, i kiedy niekiedy potężny głos lwa, który ze swej pustyni pozdrawiał faraona w grobie. Koniec rozdziału 9.